Transport kolejowy jest jednym z podstawowych czynników sprawnego funkcjonowania każdej nowoczesnej gospodarki we współczesnej Europie. Widząc pędzące składy pociągów złożone z dziesiątek cystern, rzadko zastanawiamy się, jak one powstają. Część z nich powstaje w ostródzkim oddziale firmy GATX Rail Europe na Warmii i Mazurach. Znajdujemy się w zakładzie naprawy taboru kolejowego, który wchodzi w skład spółki GATX Rail Poland, będącej częścią grupy GATX Rail Europe. Firma, znana wcześniej pod nazwą DEC spółka z o.o., weszła w skład amerykańskiego koncernu transportowego po prywatyzacji w 2001 roku, a w 2006 przyjęła nazwę GATX. W ostródzkim zakładzie pracuje około 250 osób, z czego 180 to pracownicy produkcyjni. Zakres działalności obejmuje budowę i modernizację wagonów cystern, naprawę i rewizję wagonów towarowych oraz regenerację podzespołów wagonowych. W naszym zakładzie mamy do czynienia z wagonami do przewozu materiałów chemicznych, mineralnych, sypkich, a także gazów skroplonych. Dziś chcielibyśmy zaprezentować Państwu proces budowy wagonu cysterny do przewozu gazów skroplonych. Wszystko zaczyna się od zamówienia. W ostródzkim biurze GATX doświadczenie i pasja tworzenia nierozerwalnie się uzupełniają. Technologowie ściśle współpracują z klientami firmy przy projektowaniu nowych typów wagonów. W razie potrzeby tworzone są tu nie tylko projekty wagonów, ale także nowe technologie ich budowy. Innowacyjność rozwiązań to jedna z najmocniejszych stron GATX. Zajrzyjmy do biura projektów. Tu dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników możliwe jest zaprojektowanie cysterny odpowiadającej praktycznie wszelkim możliwym potrzebom. Oczywiście zawsze zgodnie z zamówieniem zleceniodawcy. Podstawą do budowy wagonu jest dokumentacja techniczna, która przygotowywana jest wspólnie ze zlecającym budowę wagonu. Dokumentacja ta składa się z rysunków technicznych, z instrukcji technologicznych oraz planów prób i badań. Podczas tworzenia dokumentacji wykorzystywane są systemy CAD-owskie oraz programy do obliczeń inżynierskich MES. Na podstawie rysunków technicznych przygotowane są specyfikacje materiałowe, które następnie przekazywane są do działu zamówień. I tam rozpoczyna się proces przygotowania produkcji. Kiedy projekt jest gotowy, pora na zakupy. Wagon cysterna to setki części. W GATX zaopatrzeniem zajmuje się dział realizacji zamówień i zakupów, gdzie negocjowane są najlepsze warunki dostaw materiałów z rynku polskiego i światowego niezbędnych do produkcji i naprawy wagonów. Młodzi i energiczni specjaliści z obszaru logistyki dbają o to, by dotarły one do zakładu na czas. Są to przede wszystkim zbiornik, wózki, zestawy kołowe, armatura zbiornika i niektóre elementy układu hamulcowego. Wszystkie niezbędne komponenty są już na miejscu. Można więc rozpocząć budowę wagonu. Proces rozpoczyna się od produkcji elementów ramy wagonu. Hala montażowa, tak zwana krajalnia, to miejsce, gdzie praca dosłownie pali się w rękach. Doświadczeni spawacze wykorzystują swój kunszt, łącząc poszczególne części tworzące moduły ramy. Tu zdradzamy pierwszą tajemnicę zakładu. To właśnie spawanie i właściwa technologia spawania stanowią o jakości kręgosłupa wagonu, jakim jest jego rama. Rama składa się zasadniczo z takich trzech elementów, dwóch modułów końcowych i belki środkowej. Oczywiście te elementy również są dziełem GATX. Każdy z nich to efekt pracy wyspecjalizowanego zespołu. Każdy z tych elementów powstaje na innym stanowisku. Po wykonaniu trafiają na stanowisko montażu ramy. Rama jest tu najważniejsza. To dzięki jej konstrukcji, dostosowanej indywidualnie do każdego projektu, mogą powstawać wagony przystosowane do najróżniejszych potrzeb klientów. Przyjrzyjmy się przez chwilę montażowi elementów ramy. Pora połączyć gotowe części w całość.
na stanowisko montażu ramy. Wszystkie elementy są spawane w jedną całość, następnie na wózkach technologicznych transportowane do hali głównej. Druga tajemnica dobrego wagonu cysterny to dokładne dopasowanie ramy wagonu i zbiornika. Zbiorniki przygotowywane są przez firmę zewnętrzną, przez co nie zawsze są idealnie zgodne wymiarowo z ramami tworzonymi w zakładzie w Ostródzie. Konieczne jest więc dopasowywanie i docinanie elementów, tak zwanego łoża zbiornika, tak aby można było połączyć go z ramą. Zanim jednak będzie można je dopasować, zbiornik musi trafić na halę główną. Znajdujemy się przy stanowisku przeładunku zbiorników wagonowych, które otrzymujemy na wagonach kolejowych. W tym miejscu przeładowane są właśnie zbiorniki. Tak jak widać za mną, zbiornik taki waży około 18 ton. Jego długość to około 16 metrów. Po przeładunku na ramę docelową, rama ta podstawiana jest przez drużynę manewrową na halę do ostatecznego przyspawania zbiornika do ramy. Pora w końcu połączyć podwozie ze zbiornikiem. Nie jest to proste zadanie. Poprzeczka dotycząca jakości prac ustawiona jest bardzo wysoko. Ale od czego GATX ma fachowców? Znajdujemy się na stanowisku, na którym poszczególne elementy wagonu łączone są w całość. Pierwszy etap to posadowienie zbiornika na ramię. Po posadowieniu zbiornika na ramię dokonujemy pomiarów, które udokumentowane są kartą pomiarową. Po wykonaniu prac spawalniczych wagon jedzie do śrutowni, gdzie jest śrutowany, malowany i wraca na stanowisko pomiarowo-montażowe. Wiemy już, co dalej będzie się działo z wagonem. Śrutowanie odbywa się automatycznie. Ręcznie doczyszczane są jedynie niektóre elementy. Znajdujemy się w komorze śrutowniczej, w której rama i zbiornik za pomocą śrutu staliwnego oczyszczane są wszelkie zanieczyszczeń i przygotowane do malowania. Śrutowanie trwa około 4 godzin. Potężny wagon cysterna wyjeżdża z tego procesu lśniący i czysty. Kolejny etap to malowanie. Stosujemy farby chemoutwardzalne, zapewniające wysoką jakość i trwałość powierzchni. Samo malowanie trwa około 6 godzin, po czym wagon jest suszony przez około 4 godziny. Wracamy na halę główną. Powstaje tu kilka wagonów jednocześnie. Wszystkie wymagają zachowania wysokich standardów jakościowych, co podlega ciągłej kontroli. Od tego zależy nie tylko wytrzymałość wagonu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo transportu. Każdy z wagonów poddawany jest szczegółowemu sprawdzeniu, m.in. przy wykorzystaniu technologii badań nieniszczących. Nic nie umknie nie tylko wprawnemu oku, ale przede wszystkim niezawodnej aparaturze pomiarowej. Szczególną uwagę pracownicy zakładu zwracają na układ hamulcowy. Jego sprawność jest poddawana wielokrotnym próbom pod każdym możliwym względem. Pomalowany wagon jest stawiany na stanowisko montażowo-pomiarowe, na którym montowana jest armatura hamulcowa oraz armatura spustowa zbiornika. Montowane są także urządzenia pociągowo-zderzne. Po montażu armatury hamulcowej oraz urządzeń pociągowo-zderznych wykonywane są pomiary wagonu oraz próba hamulca. Z tych prób i pomiarów sporządzone są odpowiednie protokoły, natomiast próba szczelności i funkcjonowania zbiornika wykonywana jest przy udziale inspektora TDT-u lub inspektora TIF. Czas na zamontowanie dodatkowego wyposażenia zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. Ten etap przygotowania wagonu wymaga częściowo pracy na zbiorniku na dużej wysokości. Wykorzystuje się w tym celu specjalne pomosty z ogranicznikami zabezpieczającymi przed upadkiem. Ze względów bezpieczeństwa do pracy na pomostach, które nie mogły być wyposażone w ograniczniki, używa się specjalnych szelek przyczepianych do balancerów spełniających tę samą rolę. Gotowa cysterna musi być odpowiednio opisana. Opis wykonuje się ręcznie, głównie przy wykorzystaniu specjalnych naklejek.
Na tablicach lub bezpośrednio na zbiorniku podaje się m.in. właściciela wagonu, stację macierzystą, typ wagonu, jego wagę i numer. Po zakończeniu tego procesu wagon poddawany jest jeszcze kontroli w ramach odbioru końcowego, po czym jest gotowy do wyruszenia w swoją pierwszą trasę. GATX to jeden z nowocześniejszych zakładów w swojej branży. Wagony wyprodukowane w Ostródzie jeżdżą nie tylko po polskich torach. Wiele z nich jest trzonem taborów kolejowych w całej Europie. Co leży u podstaw sukcesu zakładu? Od kilku lat wdrażamy w naszej firmie plan budowania doskonałości operacyjnej, polegający na transformacji kluczowych procesów operacyjnych w powiązaniu ze zmianą kultury pracy i kultury organizacyjnej. Z determinacją i konsekwencją wdrażamy najlepsze praktyki zarządzania. Mamy istotne osiągnięcia w poprawie jakości i produktywności. Do tych ambitnych działań angażujemy wszystkich naszych pracowników. W Ostródzie tygodniowo powstaje średnio 7 nowych wagonów. Gotowe cysterny są odbierane przez przewoźników kolejowych w większych seriach po około 20 wagonów naraz i transportowane jako pociągi na adres wskazany przez klienta. Warto podkreślić, że ostródzki GATX to oprócz solidności również symbol bezpieczeństwa i dbałości o aspekt ekologiczny procesu technologicznego produkcji. Wizytówką ostródzkiego GATX są liczne certyfikaty i dopuszczenia uprawniające do wykonywania szerokiego zakresu prac na wagonach. Pracownicy zakładu cieszą się także rozbudowanym zapleczem socjalnym, co stanowi dodatkową motywację dla zatrudnionych tu specjalistów, dla których mottem jest cysterną po torach kariery. To właśnie ich praca jest bowiem gwarancją dziesiątek lat bezawaryjnej eksploatacji wyprodukowanych w Ostródzie wagonów. Ostródzki zakład to również coś więcej niż zakład produkcyjny. Wagony trafiają tu również na okresowe przeglądy w celu wykonania naprawy bądź modernizacji. W ten sposób zakład wspiera swoich klientów we właściwym utrzymaniu cystern przez cały okres eksploatacji.